W programie oprócz sportów ligowych, olimpijskich czy nawet zawodowych staramy się nie zapominać o imprezach dla dzieci i młodzieży. Tym razem odwiedziliśmy turniej nadziei w karate WUKF o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina. Wybieramy najbardziej perspektywicznego zawodnika i co mnie cieszy, nasz turniej ma właściwości prorocze, ponieważ ci zawodnicy, których wybieramy, zazwyczaj w przyszłości dochodzą do dużych sukcesów, charakteryzują się wielką dedykacją do tego, co robią i zaciętością, systematycznością i te cechy, które już teraz u nich widzimy, jesteśmy w stanie zobaczyć mniej więcej, który z nich w przyszłości będzie dobrym zawodnikiem. W turnieju rywalizowano w kilku kategoriach wiekowych. Dla najmłodszej grupy do 6 lat był to pierwszy oficjalny występ. W oglądanej walce do finału awansował Dawid Zając, który zdradził, dlaczego trenuje karate. Takie, siły, które nam wzmacniają kości. Gardło nam wzmacniają. Głowę, ręce, nogi, kolana, ciosy. Oprócz ogólnego wzmocnienia, zdecydowanie więcej o swojej dyscyplinie i jej walorach mówią już starsi zawodnicy. W karate się uczymy dużo technik, kata takich i walki się uczymy. Na przykład jak ktoś nas zaatakuje, to można się obronić przed na przykład jakimś atakiem. W karate też ćwiczymy siłę charakteru, siłę ducha, jak jest 5 podstawowych zasad karate, czyli prawda, duch, opanowanie, etykieta i charakter. Ci, którzy uczą się dobrego karate, to oni zwykle nie mają problemów w szkole, bo też uczymy się systematyczności, uczymy się jak nie popadać w agresję, jak nie atakować właśnie. Czyli tak naprawdę to jest nie tylko sama walka, tylko też uczymy się unikać tej walki. Impreza miała także charakter charytatywny. Karatecy włączyli się w akcję pomocy dla Zuzi, która niedługo przyjdzie na świat z poważną wadą serca. A nadzieją karate WUKF został Gracjan Grobelny.